Jeżeli chodzi o okręg numer 2, czyli Gościecino, kandydować na radnego będą, czy kandydują Janusz Gawka, lat 40, prowadzący działalność gospodarczą w Gościecinie, pochodzący ze znakomitej, znanej i zasłużonej dla gminy rodziny. Pan Krzysztof Serociński, kolejny kandydat na radnego, lat 40, magister prawa, dyrektor powiatowego cechu rzemiosł małych i średnich przedsiębiorstw, były radny Rady Gminy Wejherowo, jednocześnie pełniący obowiązki pełnomocnika wyborczego naszego komitetu. To tak na porządku. Pani Marzena Szmigielska, kolejna kandydatka na radno z okręgu numer 2, lat 41, ekonomistka, pracownica Poczty Polskiej w Gościecinie. Listy kandydatów na radnych z Gościecina jest pan Józef Formela, kandydat na radnego, lat 53, prowadzący działalność gospodarczą, były radny, były ławnik Sądu Rejonowego, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i wiele, wiele jeszcze innych dobrych kandydatów.